Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i Geraldem z Rivii. Przeczesujemy powolutku i delikatnie, tak jak powinniśmy zresztą, przeczesujemy leże wilkołaka. Zresztą z prawej strony napisane, aby ktoś miał jakieś inne pomysły na temat tego, co właśnie robimy. Ej, ale wiecie co, może jednak pochodnie sobie odpalę. O kurde, no właśnie. No i bardzo dobrze to zrobiłem. Czy wiedźmińskie zmysły na coś mi się przesłużą tutaj? Bo to jest kałuża krwi. I ślady stóp Geralda. No CSI to on nie jest, on nie musi dbać o takie dowody. Zresztą kurde, tej DNA nikt nikomu nie sprawdzi, bez przesady. Co najwyżej wiedźmin po zapachu. Nie, ale dobrze, odpaliłem pochodnie. Bo gdyby nie to... Ej, dobra, to był tylko konik na szczęście. No bo zwłoki Hanny znaleźliśmy podobno już wcześniej, ale to nie jest jeszcze pewne, że Hanna tutaj skończyła, a i tam pod drzewem, gdzie byliśmy wcześniej. Nie, okej, dobra, to zwierzyna powiedzmy taka hodowlana póki co, no to raczej oprócz paru niezadowolonych rolników czy tam hodowców trzody, nikt się nie pogniewał aż tak bardzo, tutaj ludzie nie leżą. Ej, dobra, ale jest i skrzynka. Cydaryjska przeszywanica. Czyli jakbym dużo wcześniej, chyba w 10 czy którymś odcinku sobie jej sam nie zrobił, to teraz bym ją pewnie znalazł, ale moment, zobaczmy, może jest lepsza z tego co mam? Pewnie, że nie. Dobra, spoko, będzie co rozwalać później u kowala. Zbierz składniki. Grzybki? Kurde, no w sumie jakąś zupę kiedyś. Ruda żelaza. Czy ja miałem przypadkiem... Nie szukać tutaj czegoś za pomocą zmysłów. No dobra, proszę, jak się przydały. Od razu momentalnie jakaś skrzynka. Nie, nie, ale serio. Bo już obszedłem z grubsza całą tą lokację oprócz tego fragmentu. Bo bym inaczej podniósł tą roślinę. Nie, tak z grubsza wszystko obszedłem i nic tu nie znalazłem, no. A chociażby ten kluczyk do skrzynki z mieszkanka wyżej. To chociażbym chciał znaleźć. O, coś tu mamy. Grzyby. Nie, dobra, na pewno nie o to chodziło. Więc przeszukujemy dalej, ale w obrębie, kurde, obszaru poszukiwań. Czyli, że co? Moment, tu jeszcze jest taka fajna wnęka. A, może tutaj coś. No nie, ale to wygląda na idealne miejsce, gdzie wilkołak mógłby sobie faktycznie leżeć. Ej, stop, to była jakaś dziwna poświata? Czy mi się po prostu wydawało? Nie no, chyba to drugie. Nie no, ale serio, kurde, co ja tutaj mam znaleźć? Może on jest na górze? No tam coś wiem, że jest, widzę. Ale to jest daleko za ścianą. Nie no, jak wyjdę poza obszar, to coś się stanie? No niezbytnio, ale dobra, Geralt nie chce nawet sprawdzić tej plamy po krwi, nie chce jej zbadać. Jakby wiedział, co tam jest, ale nie, serio, bo mnie denerwuje to, co jest tuż przy wyjściu. Czym ty jesteś i czemu, kurde, ej, wow. Kolejny niedźwiedź, czy to już jest wilkołak? Ej, od cholery niedźwiedzi tutaj w pobliżu. Tak swoją drogą. Ej, dobra, może teraz już zacznijmy bełcikiem na przykład. No może w sposób automatyczny strzelać, ale to obrażenia są naprawdę tak słabe, że kurde, aż nie ma co. No ale oczywiście zawsze można, za jakieś głupie 13. O kurde, dobra, albo więcej. Dobra, misiu płonie. I zaraz jeszcze się porościna. Albo spłonie. Dobra, niech już spłonie. O kurde. A nie, ogień go jednak zabił, myślałem, że to przeżył. Nie, dobra, wszystko wzięte. Ej, czemu mam jest drugie pole? Ej, albo poczekaj, aż zapadnie noc. Moment, czyli co, mam uznać, że leżę przeszukane? Tak? Serio? Nie no, naprawdę? Kurde, nic więcej nie ma? Te parę skrzynek? Brak klucza? No bo jak będę czekał na zapadnięcie nocy, no to spotkam wilkołaka. Z wilkołakiem nie podyskutuję raczej sobie. Co innego z człowiekiem. Nie, serio, odpal już tą pochodnię może. Nie, tak zupełnie serio. Jeszcze raz obejdę tylko jaskinię dookoła dosłownie.
No nie. Nic tu więcej nie ma. Chyba, że na suficie. Ale nie, no kurde, aż wierzyć nie chcę. Stop. A może coś tu jest ukryte gdzieś? Może jak strzelę Ardem parę razy, to coś przestawię. No teraz zasięg zwiększony chyba o 3 metry, albo do 3 metrów. Zresztą widać to, że zasięg jest zdecydowanie większy. Więc może coś się uda tutaj zrobić. Coś przestawić, może tajna dźwignia. No tutaj jest kurde idealne miejsce. Na to, żeby wilkołak miał sobie po prostu leżeć. Nie, no dobra, no to czekamy na zapadnięcie nocy w takim wypadku. No mam nadzieję, że przez to się coś nie skopia, ale żeby mieć pewność, że później będę mógł z powrotem wrócić do tej sytuacji, to zapiszmy sobie szybko. Nie no, zapisy są tak szybkie, że nie będę wam ich wycinał. Zresztą i tak bym musiał drzeć papę, że save. Choć sobie nagrają, by to później mogło nawet spoko wyglądać. Tak wiesz, gadam. Save! I idziemy dalej, tak z niczego. Ale kurczę, szkoda, że kluczyka nie podniosłem jeszcze. Do tej skrzynki tutaj wewnątrz. Tam na pewno jest coś fajnego. No nie chce mi się wierzyć, że nie. Ej, co jest? Jednak nie mogę gasić świeczek? No, jednak muszę troszeczkę bliżej stać. No oczywiście, że zamknięte. A jak żeby inaczej? No i co, mam dwa miejsca. Tutaj mam duży obszar poszukiwań chyba. Albo tutaj będzie miała miejsce walka, albo może po prostu... Chodzi tutaj o to, że to jest jedno z miejsc, gdzie mogę przeczekać tą noc. Nie no, inaczej, mogę przeczekać wszędzie, tak właściwie. No ale wolałbym tutaj się przeczaić, bliżej domu. Poczekać na człowieka, a nie bawić się z wilkiem. A tak właściwie z wilkołakiem. Ej dobra, korzystając z tego, że noc niedługo już zapadnie... Może się policzę z tymi stworami, które są tutaj, za górką. Utopce? Takie ble, ble, ble. Takie coś usłyszałem. Aha, utopce. Tak jest. No ale na utopce ta sama metoda. Przewrócić i dobić. Chyba najlepsza. Nie będę musiał inwestować w ogóle w siłę. Nie, ale jest ich kilku. Oczywiście w dolnych partiach bliżej wody. Nie, to nie miał być skok Geralt. To miał być taki uniczek mały, delikatny. Bo ich tutaj jest kilku. No ale ładnie się przewracają, tak czy tak. No nie wiem, czy bardziej wam się podobał piechol podpalacz. Ej, nie mogę używać mocnych ataków, kiedy odpalona jest pochodnia? Ej, no faktycznie. Albo mocny atak to atak oburącz. Dobra, spoko, ale leż, kurde, bo... Zostawić ich przy życiu na chwilę i patrzcie, co się dzieje. Ech, dobra, jakieś mutageny może? Nie, no to z nekkerów. Z utopców nie. Z utopców mózgi tylko. Ewentualnie, nie wiem. Pazury. Oczy. Ej, czy ja w ogóle wejdę tam na górę teraz? Bo las zrobił się troszkę gęsty. Nie, ale dzięki możliwości skoku na szczęście można dostać się praktycznie wszędzie. Nie, no co, no czekamy chyba na nadejście nocy, prawda? No bo tak, niby tutaj mam... A, stop, to mi wskazuje to pole poszukiwań tam na dole. No mogę poczekać, aż zapadnie noc, ale właśnie. Poczekać tutaj, w leżu? No nie, no stop. Obszar poszukiwań się zmienia. Za każdym razem, jak tylko ja tutaj wchodzę... No dobra, kit. Wydaje mi się, że dobrym miejscem na poczekanie będzie właśnie tu. Ewentualnie zapędziłem się w pułapkę. Ale okej. Okay. Ej, save się chyba sam zrobił. Tam widzieliście tą karteczkę? Heh, dziwne. No, koron trochę mało. No, ale co zrobić? Tak 23 może? No, noc już jest podobno, prawda? I to podobno deszczowa. Okej, potwory się uruchomiły. Ale też jest i wilkołak, o kurde! Jak pokonaj? Ej! Co to jest? Co kurde? Wilki jeszcze? Na to wszystko jeszcze wilki? Oj, to ja jestem nieprzygotowany zupełnie do tej walki. Szlak. Dobra, może kierujmy się do wyjścia z jaskini. Ale tylko na krótko oczywiście. Co jest? Zbyt ciemno na lokon? Jesteś paskudny. Jesteś paskudny i co z tego, jak zaraz będziesz martwy i paskudny?
Aha, dobra, czyli lepiej podpalać jednak. O kurde, dobra, ale poważne ciosy łapami. No i poważne podpalenie również. No i zdrowie schodzi. O kurde, ze mnie też. Dobra, pora na jaskółkę. Najwyższa pora. No plus oczywiście jeszcze surowe mięcho na potęgę. Płoń, kurde, płoń, proszę cię. Tak, jest, ogień działa. Bezbłędnie. Ej, wszystko w temacie? Nie muszę go zabijać? Może się odmieni teraz. Ale taki przypalony... Nie! Przestań! Nie rób mu krzywdy! A to jest Małgorzata. O co tu chodzi? Chyba mamy sobie coś do wyjaśnienia. To Nilen! Klątwa likantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę... Nic nie rozumiesz. Ja go kocham. Naprawdę kocham. Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś. Odejdź stąd, zostaw nas! Ale co z Heleną, kurde? O czym ty mówisz, kobieto? Nie, póki nie dowiem się, o co tu chodzi. Kocham go. Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Nie, wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Ej, kurde, nie wiedziałem, że wilkołaki potrafią mówić. Wiedziałam i nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. No i teraz ją zjadłeś. Jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. I dlatego kazała jej iść do lasu. Tutaj? O. Tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. No cholera jasna. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci, uwierz mi. Nie wierzę. I pierwszy raz zabiję świadomie. No, nie pozwolę na to, niestety. Choć zrobiła źle. Nikogo już nie zabijesz. A może jednak? Nie, nie rób mu krzywdy! Uciekaj stąd. Szybko, nim zmienię zdanie. Uciekaj! No dobra, zostawiłem człowieka przy życiu, no ale kurde, zachowywał się jak bestia, wystawiając tak własną siostrę. Ej, on się leczy? Oj, nie, ma nie po moim trupie. No albo może lepiej nie, właśnie nie po moim trupie. Dobra, gin, trudno. Nie wiem, kto mi teraz zapłaci, na pewno nie... Tak to się skończyło. No właśnie. Na pewno nie myśliwy, bo to od niego było zlecenie właśnie. Mózg potwora, esencja potwora, mutagen z wilkołaka, ślina wilkołaka i klucz. Dobra, Małgorzato, teraz nie wiem, czy wyciągnąć na ciebie żelazny miecz, czy nie, ale mamy porachunki. Oj, mamy. Kurde, tylko skała, gdyby przestała mnie wstrzymywać, byłoby spoko. Nie no, co ona odwaliła za motyk, kurczę, wystawiła swoją siostrę? No, okej, no może chciała, no nie no, nie chciała dobrze, chciała, żeby ich związek się rozsypał. A Nilen wybrał przecież Helenę, czy tam Hannę, Hankę, kurde, obojętnie, już i tak nie żyje. Małgorzato, gdzie zniknęłaś? Nie no, i tak najpierw muszę chatkę sprawdzić do końca, bo tam jest skrzynka, do której teraz mam kluczyk już. No i może zresztą tam ona też będzie. No jest na tyle głupia, żeby uciekać tylko jeden poziom wyżej po prostu. No jest tutaj, nie wierzę. No nie dość, że głupia, to jeszcze tempa, to jeszcze straszny człowiek po prostu. Dobrze, może najpierw skrzyneczkę, a później pogadamy z tą idiotką. No oczywiście mogę już, tak? Siad? Nie, Siadhal. Ale chyba właśnie, kurde, schemat na to kupiłem wcześniej od jakiegoś kupca. I dlatego jestem taki biedny. No to super. Po prostu super. No Małgosiu. Co, tylko możesz tutaj siedzieć? Naprawdę? Nie mogę ci nawet, nie wiem... Chciałem sprawić, żebyś się poruszyła tylko, a nie zaatakować. No ale dobra, trudno. No co zrobić, niestety. No quest się rzekomo skończył, ale czy na pewno? Zdania poboczne. A, sorry, nawet tego tutaj nie znajdę. W zakończonych już przecież. Nie. Dzikość serca.
Jak według Geralda potoczyło się to zadanie do końca? Niby wszystko zrobione. Pewnej nocy Mangorzata, która poznała wcześniej sekret Nilena, postanowiła ujawnić go Hannie i wywiodła ją do serca puszczy. Niestety kobiety były na tyle nieostrożne, że zaciągnęły na siebie uwagę wilkołaka. Mangorzata zdołała uciec, ale Hanna nie miała tyle szczęścia. I tak, Nilen pod postacią krwiożerczej bestii przywiódł do śmierci miłość swego życia. No, ona zasłużyła na śmierć. Można to jeszcze zrobić? Na przykład podpalając chatę, w której siedzi. No, z zazdrości wystawiła własną siostrę, no kurde. Ale dobra, życie w rozpaczy. Kurde, no inaczej, tam był wybór. Albo zostaje przy życiu wilkołak, albo Małgorzata. Choć wilkołak bardziej świadomy niż się spodziewałem, no ale mimo wszystko wilkołak. No wiedźmini zabijają bestie, ale tak naprawdę prawdziwą bestią była Małgorzata w tym wszystkim. Bo Nilen kontrolował swoją chorobę. Zamykał się tam na dole. Zabijał tylko zwierzęta chlewne, hodowlane. Ach, cholera, no. No ponuro się to skończyło. Ej, włączy pochodnie może. No, teraz to ładnie wygląda. Ej, co to jest, góra czy... Nie, góra, po prostu góra. Myślałem, że może chata jakaś. Ej, tam mamy tą opuszczoną wieżę, prawda? A jakie inne questy nas czekają? Bo jakby co, na mapie jest zadań od cholery rzeczy. Od cholery, naprawdę. To jest maksymalne zbliżenie? Ej, myślałem, że to jakaś tablica będzie. Z czymś. O, patrzcie, co my tutaj mamy. Obozowisko bandytów. Znalezione, ale nie zrobione, bo jak już przypadkiem coś znalazłem, to uciekałem. W inną stronę zupełnie. Nie, no ewentualnie tutaj coś jest. Ukryty skarb. Na samotnej skale. No ale bliżej czegoś na pewno jesteśmy. No tutaj jest jakaś chatka. Chciałbym ją sprawdzić, ale też z drugiej strony ta wieża mnie nurtuje naprawdę. Nie, no zobaczmy, może da się tam jakoś wejść jednak. Jeżeli w ogóle to jest ta sama wieża, oczywiście. A, no i też. Przysłowiowy sejwik. Po dzikości serca. Ale właśnie, później chyba zajmiemy się wiedźmą, tak mi się wydaje. Ej, dobra, tutaj taka biała farba, czy tam osad, sugeruje wejście i spinaczkę. Kurde, tu do okna? No raczej nie. A może Geralt się wciśnie jakoś. No, chyba, że to bardziej właśnie chodzi o to, żeby z tej strony spróbować. Nie, serio, gdzie jest wejście? Obiegnijmy dookoła. W poszukiwaniu. Ej, stop. To są mury. Jakieś. Aha, mur, tak właściwie. I wyrwa w tym murze. No to może na jego końcu coś jeszcze będzie. No po coś osłaniali tą część również. Co my... Brzmi jak wilk. Sprawdźmy, czy miałem rację. Aha, watacha wilków. Właśnie urządziła sobie polowanko. Teraz na wiedźmina się okazuje. Spokojnie, wszystkich trzeba dobijać. Zwłaszcza jak się ma się ustawione ignie, a nie art. Ale w sumie ich jest tyle, że można sobie to zmienić jednak. No dobicie dobija masakrycznie, szybko i śmiercionośnie. Po prostu to jest autentyczne, faktyczne dobicie. Nieważne kto, ale jak leży i dobijasz go, no to dobijasz zadając ostateczne cięcie. Tam nie ma nic pomiędzy. Nie żaden głupi critical, tylko. O kurde, dobra. Poważne polowanko sobie wilki urządziły. Oczywiście z wargiem na czele. No największy wilk, no samiec alfa, no tak to po prostu działa. Wilki są zwierzętami stadnymi. Polują w stadach. Jeżeli kogoś by interesowała łacińska nazwa wilka, no to Canis lupus. Skąd wiem? No mam koszulkę z wilkiem. Tak tylko się złożyło po prostu. Nie żebym łacinę znał. No chyba, że podwórkową. Nie, dobra, tam na pewno można jakoś wejść. No nie chce mi się wierzyć, że nie. Tu jest drogowskaz. No ale tu miejsca to wspinaczki. Kurde, może faktycznie. Może jestem na dobrym tropie. Tu, kurde, oknem, Geralt. No nie wiem, że nie dałbyś radę, by od tego zależało twoje życie. O, shit, chyba spadnę.
Ale nie do końca. Ej, cicho, cicho. Nie, ten parkour nie wyjdzie. Chyba żebym jakimś cudem jednak tam wskoczył. I ja nie wierzę, dobra, wbijaj. Kurde, udało się. Co my tu mamy? Rękawice topornika. Bardzo możliwe, że lepsze od moich. Blacha z ciemnej stali, psie sadło, ruda meteorytu. Mistrzowski srebrny miecz. No, 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 opłacało się. No i faktycznie tutaj chyba dało się wskoczyć tylko i wyłącznie w ten sposób. Albo tym okienkiem jakoś. A nie wiem skąd niby. No okej, okay, cieszmy się, że już tu jesteśmy. Ale teraz można pewnie wejść jeszcze wyżej, tak mi się coś wydaje, nie Geralt? Kurde, jak poruszył wargą, ja bym wcale tak nie sądził. Ale jednak da się. A dobra, czy na pewno z tamtych skrzyniach wszystko wzięte, nic tu nie zostało niżej? To pięknie. No, no ale tu już może być problem, żeby wskoczyć. No chyba, że jeszcze gdzieś w trakcie naszej podróży posiądziemy umiejętność double jumpa. No ale się nie zanosi. Dobra, chodźmy tu na dół w takim wypadku. No choć kurde, to naprawdę wygląda w ten sposób, jakby miało tam coś być. Ej, ej, moment, moment. Ej, tutaj wejdziesz na to? No nie no, kurde, Geralt, proszę cię. Skacz tak, jak ci każę. Nie no, bo tam ewentualnie wyżej. Ale to nie jest, kurde, Assassin's Creed. W Assassinach już by można było tam wejść. O kur... Jest, żyje! Przypłacimy to momentalnie godzinną medytacją. Do drugiej aż. Mikstury uzupełnione, ale zdrowie też. To zasługa prawie najniższego poziomu trudności gry. Na jeden stopień wyżej i już medytacja by mnie nie leczyła w pełni. O ile w ogóle coś by leczyła. No wtedy byłbym skazany na wszystkie jaskółki i inne po prostu rzeczy do jedzenia. Ej, ktoś w pobliżu, bo się nagle pasek włączył. Wilk. Ale z wilkami nie chcę mieć nic do czynienia. Ej, a właśnie, okej, okay, kochani, jeszcze jedną rzecz zróbmy przed końcem. Pojawiły się nowe notatki w bestiariuszu. No, drakonidy chociażby, wywerna, którą wspominałem, że spotkałem. Najgroźniejszą spośród wivern zwie się królewską, w niektórych kręgach zaś, pardon, kurewską. Albina Totenkampf, wykładowczyni nauk przyrodniczych w Aretuzie. Wiwerna często mylona jest ze smokiem i no właśnie, ja pomyliłem ze smokiem. Przechodzę, tak patrzę w górę, mówię, no kurde, Skyrim, no dziękuję bardzo. No jeszcze później gorzej, bo mnie zaatakowała, trochę słabo. Wiwerna często mylona jest ze smokiem i choć jest od swych słynnych krewnych znacznie mniejsza i nie zieje ogniem, i tak jest niezwykle groźnym potworem. Szczególnie złą sławą okryte są tak zwane wiwerny królewskie, które podobnie jak monarchowie są niezwykle drażliwe i śmiertelnie niebezpieczne. Mamy jeszcze istoty przeklęte, ale właśnie czy w hybrydach? Nie wiem, gryf, okej. Okay. Jest hybrydą czego tutaj? To właściwie ptaka i kota, tak? W tym wydaniu. No bo zazwyczaj orła i lwa, no ale są różne wariacje. Istoty przeklęte, mamy wilkołaka. Kurde. No, likantropia go dopadła, no co innego można powiedzieć. No to jest przypał, no ale czy przeklęty od razu? W istotach przeklęty powinny być, kurde, upiory, duchy. No, ale w sumie. Nie taki wilk straszny, jak go malują, za to wilkołak jak najbardziej. Elsa Wilge, łuczniczka. Wilkołak to na poły człowiek, na poły wilk. Zaubierze to, co najgorsze i najgroźniejsze. Łączy ludzki spryt i okrucieństwo ze zwierzęcą rządzą krwi i morderczym instynktem. Przemiana w wilkołaka zachodzi zwykle za sprawą klątwy. Jest niekontrolowana i nieświadoma. Po powrocie do człowieczego kształtu wilkołak nie pamięta swych czynów. W przeciwnym razie zresztą z pewnością albo by oszalał, albo targnął się na swoje życie. No ale myśliwy wiedział, że jest wilkołakiem, przecież stworzył sobie azyl specjalnie stworzony ku temu. Mający odizolować go od reszty w trakcie przemiany właśnie. Znaczy jakaś tam świadomość pozostała, zresztą mógł mówić, kiedy był prawie pokonany. Kurde, jednak mogłem mu darować życie. Ale cóż, nie zawsze można mieć ciastko i zjeść ciastko. Nie, bo mówić w moim przypadku zjeść jabłko i mieć jabłko to źle, bo w życiu bym jabłka nie zjadł. Nie, po prostu owoców nie lubię. Nie, ale jeszcze jedną rzecz przed końcem, sprawdźmy.
Mój nowy ekwipunek. Czy coś jest lepszego? No pewnie, że tak. Rękawice. Jak najbardziej lepsze. Rękawice topornika. Jak wyglądają? Po prostu, o kurde, żelazne. Ograniczają zapewne swobodę ruchów. I to bardzo, ale są też ciężkie przy okazji. No ale cóż, trzeba się przyzwyczaić, że Geralt w końcu będzie poruszał się w ciężkiej zbroi, bo ta da większą obronę. No jestem ciekaw, czy zabierze mobilność. Nie, to gorsze oczywiście, to też gorsze. Kusza to samo, praktycznie. Bełty, nie, dobra, spoko. Wszystko chyba przeczytane i odhaczone, co tutaj mamy. Tajemnicze notatki, to już czytaliśmy. O przypadłości Nissena i Hance. Nie, dobra kochani, ja... Ole, masz rękawice! Ale dobrze, przynajmniej, że można zginać tą część, gdzie masz te cztery palce. Oprócz kciuka. Więc jakaś tam chwytność jest możliwa przynajmniej. Nie, no bardzo dobrze, okej, okay, niech będzie. Będziesz mógł... rzeczy wyciągnięte prosto z piekarnika trzymać i nic się nie będzie działo. Choć w sumie stale dosyć szybko się nagrzewa. Nie, dobra kochani, wielkie dzięki za oglądanie. Ten odcinek kończę. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!